Hej, zapraszam Was na nowy filmik z ozdobą na drzwi. Będzie to wieniec, który ja zrobię akurat, jest w barwach na święto Patryka, ale podmieniając kolory, ozdoba będzie na każdą inną okazję, a tutaj tylko Wam pokażę metodę. Co będzie nam potrzebne? Ring, koło metalowe do wieńców. Ja mam płaskie, nie mam tutaj tej trzeciej części takiej wystającej. Płaskie moje kosztowało 2 euro. Tak, co jeszcze? Takie druciki. To się nazywa pipe cleaner, ale. Druciki z taką włochatą częścią. Po prostu to są druciki plastyczne dla dzieci do zabawy. Najlepiej jakby były w kolorze wstążek, które Wam teraz właśnie chcę pokazać. Są to wstążki florystyczne. Moja szpulka ma 10 metrów jedna. I tak, ja mam podmienię tutaj. Trzy kolory. Biały, jasnozielony, troszeczkę ciemniejszy zielony i taka dość mocna butelkowa zieleń. Co jeszcze? Nożyczki. Nożyczki. Albo nóż krawiecki i coś, czym moglibyśmy odmierzać, bo będziemy przycinać te wstążki. Ja tu mam akurat matę, która ma incze, więc ja będę przycinać na 6 inczy. I żeby to szybko i sprawnie poszło, to już Wam pokazuję, jak nakładam te wstążki na siebie od najciemniejszego koloru. Od najciemniejszego koloru po najjaśniejszy. Tu się troszeczkę zaburzyło wszystko, tak żeby to było mniej więcej równo. Chodzi nam, żeby tu te końce, to są dla nas najważniejsze sprawy, te końce. Łączymy je razem. Coś mi się tu... Tak. Kot mi się tu nimi bawił i mi je rozplątał za dużo. Okej. I jeszcze ten biały. I to będzie, jak tak nałożymy jeden na drugi, to po prostu będziemy cztery kolory od razu ciąć i to nam przyspieszy pracę. No i co? No i tniemy. Okej, ja już mam nacięty. Wystarczająco dużo. I teraz tak, ja tu na próbę przymontowałam na taki cienki, florystyczny drucik, ale to jednak nie zdaję egzaminu, więc wrócę do tego plastycznego drucika i myślę, że będę robić coś takiego, że dwa u góry, taki zestaw tych wstążek, dwa u góry i po środku jeden i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Fajnie, żeby to było dość pełne. Wtedy ten wieniec na drzwi będzie taki, wiecie, na bogato. I teraz tak. Jak mamy już przycięte, nasza wstążka już mamy przyciętą na odpowiednią szerokość, to ją tak rolujemy. Ona jest z takiego tworzywa jak worek jutowy, nawet nie jutowy, taki plastikowy, nie wiem, kiedyś ziemniaki w takich workach się trzymało, więc coś, ta wstążka jest z czegoś takiego i takie, żeby i ona ładnie utrzymuje właśnie takie ruloniki i z każdego koloru robimy taki rulonik.
prosta sprawa. I po prostu nawet możemy to dać w międzyczasie, żeby nam dziecko robiło, jak się nudzi. To taką ozdobę może zrobić. Czas sobie zająć. I kolejny kolor. Okej, okay. I przykręcimy drucikiem. To jest o tyle fajne, że te plastyczne druciki z tą osłonką puchową taką, a nie porysują nam drzwi czy powierzchni, na której będzie wisiał ten żywieniec. Ok, tutaj jeszcze jedną to zakończenie. Z 10 metrów tej wstążki florystycznej zużyłam może z połowę, więc taki czterokolorowy kwiatek, może tak będzie lepiej widać, użyłam na mój florystyczną podstawę, która ma 16, nie widać już po przywiązanek, 16 inczy, użyłam 45 takich kolorowych, czterokolorowych kwiatków. Ok, wieniec na drzwi, jak widzicie, jest skończony. Tu dodałam jeszcze takie wstążeczki. Na środek jest, no, dość duży wyszedł. Prawie na całą szerokość drzwi. I kolory też są dobrze oddane. Biegałam po różnych drzwiach, żeby oddać kolor. I myślę, że w tym miejscu najmniej przekłamane są kolorem. Także dziękuję za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę i do następnego. Pa!